Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego księża tradycjonaliści wszystkich krytykują i wszystko wiedzą lepiej. Zapraszam. Praktycznie zawsze, gdy nagrywam jakiś materiał, w którym polemizuję z kimś, czy to z księdzem Natankiem, to w ogóle szczególny przykład, czy to z ojcem Szustakiem, czy to teraz ostatnio z księdzem Chmielewskim, to praktycznie zawsze pojawiają się takie osoby i wcale nie mało takich osób się pojawia. Takie osoby, które twierdzą, że ale nie można w ogóle tak mówić, po co w ogóle to jest potrzebne, przecież to tylko krytykanctwo i przecież trzeba brata najpierw upomnieć w cztery oczy i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie bardzo często pojawia się również taki zarzut, że a co tam księża, to zawsze, w sensie księża tradycjonaliści, to wy zawsze wszystko wiecie lepiej, wszystkich chcecie pouczać i tak naprawdę nie macie jeszcze takiego doświadczenia, ani takiej wiedzy, a się ładujecie właśnie w krytykę wszystkiego po kolei. Myślę, że warto tutaj kilka słów na ten temat powiedzieć. Sam temat może nie jest jakiś bardzo porywający, natomiast zahacza on o kilka bardzo ważnych rzeczy, które moim zdaniem wymagają pewnego sprostowania. Mianowicie zacznijmy od tego w ogóle, czym jest pokora i czym jest pycha. I później przejdziemy do tego, w jaki sposób, czy jak należy z ludźmi rozmawiać o teologii. Najpierw porozmawiamy o tym, czym jest pokora. Pokora jest to cnota, a więc sprawność. Sprawność, która pozwala nam szybko, z łatwością podjąć jakieś właściwe działanie. Jakie to jest właściwe działanie w przypadku cnoty, którą nazywamy pokorą? Jest to sprawność, zdolność do tego, aby z łatwością zajmować sobie należne miejsce. W każdym możliwym tego słowa znaczeniu, w naszej głowie, w relacji do innych, skłonność, zdolność, sprawność do tego, aby z łatwością zajmować to miejsce, które nam się należy. Tak tutaj zdefiniujemy cnotę pokory. No i teraz, co to znaczy, że mamy być zdolni do tego, żeby zajmować należne nam miejsce? To znaczy, żeby odpowiednio rozpoznać rzeczywistość. I dlatego mówimy, że pokora to po prostu prawda. Człowiek rozpoznaje rzeczywistość właściwie i zachowuje się zgodnie z tą rzeczywistością. Człowiek odpowiednio rozpoznaje, kim jest i zachowuje się zgodnie z tą rzeczywistością, czyli jest pokorny. Przede wszystkim człowiek powinien rozumieć, że jest stworzeniem, a więc, że jest absolutnie zależny od Pana Boga, że w całości od Niego pochodzi, że to Bóg jest bytem, który jest sam w sobie, który jest doskonały i niezależny, a my jesteśmy w samym swoim rdzeniu, jakby w samym rdzeniu naszego istnienia, jesteśmy zależni od Boga, pochodzimy od Niego, jesteśmy bytem, który jest do głębi zależny. To jest podstawowa rzecz, żeby zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy. A więc to zrozumienie, że jesteśmy stworzeniem, jest podstawą do pokory. Druga rzecz to jest zrozumienie tego, że jesteśmy również słabi, że jesteśmy ułomni, że mamy nasze braki. Zrozumienie, dostrzeżenie naszych ograniczeń. Również to jest potrzebne do tego, aby być człowiekiem pokornym. Ale z drugiej strony również sama pokora domaga się tego, aby dostrzec również te pozytywne nasze strony. Jeśli Pan Bóg obdarzył nas talentem do na przykład pięknego śpiewu, to mamy obowiązek to dostrzec, za to Panu Bogu dziękować i ten talent wykorzystywać. I byłoby niewdzięcznością wobec Pana Boga negować ten talent. A więc nie jest pokorą negowanie jakichś naszych zdolności albo tego, co otrzymaliśmy. Jeśli człowiek otrzymał dobre wykształcenie, na przykład rodzice posłali go do najlepszej szkoły, jaką udało im się znaleźć, później udało mu się dostać na bardzo dobre studia, to nie ma powodów, żeby twierdzić, że nie, moja edukacja jest beznadziejna. Jeśli faktycznie była to dobra edukacja, to jak najbardziej należy to dostrzec, docenić, dziękować za to tym, którym to zawdzięczamy Panu Bogu, oczywiście tak czy siak zawsze, ale też właśnie rodzicom, czy też innym osobom, które w jakiś sposób nam tutaj pomogły. Fałszywą pokorą byłoby właśnie, gdybyśmy negowali wszelkie dobro, któreśmy otrzymali, czy to od Pana Boga, czy od kogoś innego. I teraz
Żeby jeszcze lepiej zrozumieć tą pokorę, spojrzymy sobie chwilowo na pychę. Pycha jest to wada, która sprawia, że człowiek, czyli wada, czyli przeciwieństwo oczywiście cnoty, wada, która sprawia, że człowiek z łatwością zajmuje, czy próbuje zająć miejsce, które jemu się nie należy. Próbuje zająć nienależne mu miejsce. Taki człowiek, odpowiadając znowu tym trzem punktom, o których mówiłem wcześniej, ten człowiek uważa się za niezależnego, to znaczy byłby to jakby taki pierwszy fundamentalny stopień takiej pychy. Można powiedzieć, że jest to niejako pycha absolutna, gdy człowiek uważa się za absolut, za byt niezależny. Może przejawiać się w tym, to jakby odpowiadając temu drugiemu stopniowi, czyli temu, że człowiek powinien dostrzec swoje ułomności. Człowiek pyszny będzie negował swoje ułomności, swoje niedoskonałości, ukrywał swoje ograniczenia, również najchętniej przed sobą samym. I odpowiadając trzeciemu punktowi, czyli temu dostrzeżeniu naszych zalet, człowiek pyszny będzie się nadmiernie tymi zaletami chlubił, będzie próbował cały czas je całemu światu pokazywać, będzie w sposób nadmierny je prezentował właśnie po to, aby zająć miejsce w społeczeństwie, w oczach innych ludzi, wobec samego siebie, miejsce, które się jemu obiektywnie nie należy. No i teraz przejdźmy do naszego głównego zagadnienia, to znaczy, czy księża tradycjonaliści co do zasady grzeszą pychą, bo chcą wszystkich pouczać. A więc księża, którzy przeszli tradycyjną formację, no przeszli jakąś specyficzną formację. I teraz, jeśli ta formacja faktycznie jest dobra, to jak najbardziej należy o tym mówić, że jest to dobra formacja. Nie należy tego ukrywać, należy dziękować za to i Panu Bogu, i tym, którzy to umożliwili, że taką formację właśnie odbyliśmy. Uważam, że ta formacja jest bardzo dobra. I o ile w wielu różnych punktach księża tradycjonaliści mogą zostawać w tyle za innymi księżmi, takimi, którzy nie przeszli formacji w tradycyjnych seminariach, na przykład jeśli chodzi o tytuły naukowe albo jakieś konkretne dziedziny, jak najbardziej mogą być dziedziny, w których nawet przeciętnie księża diecezjalni, księża, którzy byli w nowoczesnych seminariach, mają doskonalszą, mają lepszą wiedzę. To się oczywiście może zdarzyć i tutaj nikt tego nie neguje. Natomiast mimo wszystko będę twierdził, że ta tradycyjna formacja jest w kontekście życia kapłańskiego formacją idealną, formacją bardzo dobrą. Dlaczego? Dlatego, że kładzie ona nacisk na to, co najważniejsze, czyli na naszą wiarę. Ta tradycyjna formacja faktycznie kształtuje człowieka, który dąży do tego, żeby ukształtować człowieka, który wiarą żyje. Który wiarą żyje zgodnie z tym, co Kościół zawsze nauczał. Czyli to nie jest tylko taki slogan. To są konkretne rzeczywistości, konkretne rzeczy, które są wypracowywane, a przede wszystkim konkretne cnoty. Taki kapłan, który przychodzi tradycyjną formację, on jest kształtowany zgodnie właśnie z tradycyjną nauką o cnotach. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, wiara, nadzieja i miłość. Te cnoty, cnoty boskie, cnoty kardynalne, one sprawiają, że człowiek faktycznie jest zdolny dążyć do Pana Boga. Zdążać do Pana Boga i innych do Pana Boga prowadzić. Jednocześnie oczywiście tradycyjna formacja, jeśli chodzi o teologię, filozofię, to sprawia, że człowiek wychodząc dzisiaj do tego świata jest przygotowany tak, jak być powinien, właśnie do pełnienia tej funkcji, do prowadzenia ludzi do Pana Boga. Uważam, że ta formacja jest dokładnie adekwatna, że kładzie nacisk dokładnie na to, co jest najważniejsze, czyli na to dążenie do świętości i zdrową doktrynę, to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał, filozofia i teologia. Filozofia, żeby dobrze to zrozumieć, jasno wyrazić, i teologia oczywiście to jest już samo objawienie. Natomiast co do zasady, tak, we współczesnej formacji kapłańskiej mamy tutaj bardzo poważne braki, zarówno jeśli chodzi o filozofię, bo klasyczna filozofia jest, można powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc zaniedbana, to znaczy filozofia świętego Tomasza z Akwinu, co sprawia, że alumni, klerycy
nie uczą się już logicznie myśleć w klasycznym tego słowa znaczeniu. Teologia jest mniej lub bardziej skażona modernizmem, to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Natomiast jeśli chodzi o tą pracę wychowawczą, to przeważnie nie ma prawie wcale tego aspektu wypracowywania cnót. I ta pobożność bardzo często sprowadza się do swego rodzaju charyzmatów, neokatechumenatu, właśnie jakiegoś takiego pompowania woli, na zasadzie w cudzysłowie woli, pompowania uczuć, czyli takiego budowania napięcia tej pobożności, czy formowania tej duszy zgodnie z tym, jacy jesteśmy, tego rozwoju naszej duszy, pracy ascetycznej, czyli właśnie rozwoju cnót, prawie że nie ma. A jeśli jest, to jest on w sposób taki jakby protestancki, właśnie na zasadzie jakiegoś tam charyzmatyzmu, czy też neokatechumenatu, który też zasługiwałby na zupełnie osobny materiał, na który być może kiedyś się odważę. W tej chwili jeszcze zbyt mało na ten temat wiem, natomiast niewykluczone, mam nadzieję, że taki materiał kiedyś będzie mógł w końcu powstać na temat neokatechumenatu, ale to na razie zostawiamy. A więc uważam, że jak najbardziej ta formacja kładzie nacisk na to, co jest najważniejsze, a więc jak najbardziej zasługuje na to, żeby ją wyróżnić, żeby pokazać, że tak, to jest bardzo dobra formacja. Czy w ten sposób grzeszymy pychą, gdy mówimy, że ta formacja, tradycyjna formacja jest lepsza, że jest co do zasady lepsza, bo kładzie nacisk na to, co najważniejsze, nawet jeśli ma swoje braki, nawet jeśli ma swoje niedoskonałości, nawet jeśli ludzie, którzy wychodzą po tej formacji, wykazują oczywiście różne braki. Czy mówiąc w ten sposób grzeszymy w jakikolwiek sposób pychą? Nie. Tak samo jak człowiek, który był na uniwersytecie i twierdzi, że to jest bardzo dobry uniwersytet, tutaj ten kierunek bardzo dobrze mnie nauczono, dlatego i dlatego i dlatego, i wskazuje na konkretne rzeczy. Jak najbardziej nie ma w tym nic pysznego. Oczywiście byłaby to pycha, gdyby cały czas pysznił się tym, że właśnie jest taki wspaniały i że tutaj oczywiście może to być zrobione w sposób pyszny, natomiast samo stwierdzenie i przekonanie, że ta formacja, ta edukacja była bardzo dobra i że jest lepsza niż przeciętna, niż ta, która jest powszechnie dostępna, w tym nie ma nic z pychy. Co do zasady, w samym tym stwierdzeniu jest to stwierdzenie prostego faktu, trzeba za to Panu Bogu dziękować i oczywiście nie obnosić się jakoś szczególnie z tym, tak jak z jakąkolwiek inną dobrą rzeczą, której człowiek doświadczył. Oczywiście nie oznacza to właśnie, że taki kapłan ma prawo mówić, że on jest lepszy od kogoś innego, bo on ma właśnie tą formację. Człowiek patrzy na oblicze, Bóg patrzy na serce. Takie ogólne stwierdzenie, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, szczególnie w odniesieniu do siebie samego, to jest rzecz szalenie niebezpieczna. To jest tutaj ryzyko niewłaściwego oceniania sprawy, jest bez wątpienia niepotrzebne, jest wielkie i mówienie w ten sposób jest na pewno niepotrzebne i mogłoby to być pychą. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nikt z tego naszego środowiska w ten sposób nie mówi, że tutaj właśnie my jesteśmy tacy, że my właśnie jesteśmy najlepsi. Nie, ta formacja jest lepsza, ta msza jest lepsza, tradycja jest lepsza. Tak, to są rzeczywistości, o których mówimy, które możemy wykazać, dlatego i dlatego uważamy, że jest lepsza. Jeśli ktoś uważa, że nie, no to niech nas przekona, że nie jest, ale nie ma tutaj żadnego aspektu pychy. Tak? To ja nie mówię, to ja jestem lepszy, tylko mówię o pewnych rzeczywistościach, które są zmierzalne, które można sprawdzić i mówię, uważam, że to i to jest lepsze, bo to i to. Jeśli ktoś uważa, że tak nie jest, niech mi to wykaże. Jest to prosta, kulturalna dyskusja, to znaczy zaproszenie do prostej, kulturalnej dyskusji i nie ma w tym nic z jakiegoś obnoszenia się i pysznienia się czymś, co się otrzymało. I teraz na zakończenie jeszcze kwestia, myślę, że bardzo ważna. Po co w ogóle dyskutować na YouTubie? Po co na przykład nagrywam materiały właśnie, w których polemizuję, komentuję publiczne nauczanie księdza Chmielewskiego, ojca Szostaka, księdza Natanka? Po co takie rzeczy robię? Czy to jest jakiś atak osobisty na tąże osobę? Czy ja w jakiś sposób właśnie próbuję tej osobie taką wbić szpilkę, bo coś, tak? Takie rzeczy, oczywiście sugestie również można znaleźć w komentarzach. Absolutnie nie. I nie wiem, dlaczego wpadają ludzie na taki pomysł. Święty Tomasz mówi,
Quidquid recipitur, modo recipientis recipitur. Wszystko, co człowiek przyjmuje, poznaje, w tym sensie przyjmuje, przyjmuje na swój własny sposób. Przyjmuje zgodnie z tymi pojęciami, które sam ma w głowie. I gdy człowiek, słysząc, że komentuje jakąś wypowiedź, że chce rozpocząć jakąś dyskusję, gdy człowiek wyskakuje od razu z oskarżeniami, że a, ksiądz tutaj atakuje i krytykuje i czepia się i zazdrości na pewno, to ja jakby zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć, jakby co tam się dzieje w tym człowieku, że wyciąga on takie wnioski. Wszystko, co człowiek przyjmuje, przyjmuje na swój własny sposób. Nie wiem, co skłania widzów do tego rodzaju wniosków. Ja teraz przedstawię, jak ja to widzę i dlaczego uważam, że jest to jak najbardziej stosowne. Obecna sytuacja na świecie i w Kościele jest taka, że tradycyjna nauka Kościoła jest zepchnięta zupełnie gdzieś na margines. Tradycyjne nauczanie Kościoła jest praktycznie nieznane. Przeciętny katolik dzisiaj od swojego księdza może nawet nie usłyszeć, że taka msza trydencka była. A jeśli nawet usłyszy, to usłyszy wtedy, że a to w ogóle jakieś zupełne nieporozumienie, błąd i tak dalej. Tradycyjna nauka Kościoła jest przedstawiana przez samych hierarchów Kościoła, przez księży, bardzo często w złym świetle. Tu można spojrzeć chociażby na wypowiedzi ojca Remigiusza Recława, słynna wypowiedź tradycjonalista to terrorysta, ojciec Szóstek również pozwolił sobie na taką wypowiedź, że tradycjonaliści to zagrożenie dla Kościoła, a więc ci wielcy w cudzysłowie, tak z wielkim zasięgiem, kaznodzieje tej nowej, w cudzysłowie też, nowej teologii, oni nie ma z tym żadnego problemu, że oni nazywają tradycjonalistów terrorystami, że oni uważają, że tradycjonaliści to jest zagrożenie dla Kościoła. W ten sposób przedstawiana jest, powiedzmy, tradycyjna nauka Kościoła. Zawsze gdzieś tam w złym świetle. Nie mamy tradycjonaliści, my nie mamy dostępu do kościołów, na zasadzie nie możemy wejść i tak po prostu bez problemu wszędzie głosić rekolekcje. Nie mamy takiego normalnego, prostego dostępu do wszystkich wiernych. Natomiast jest ta współczesna agora, to ten współczesny plac wymiany myśli, czyli właśnie internet i chociażby YouTube. Jest to taka platforma, takie miejsce, gdzie no, na chwilę obecną buzują myśli, gdzie każdy może przyjść i powiedzieć, co uważa i kto chce, może go wysłuchać. No, każdy, czy może przyjść i powiedzieć, to już można dyskutować. Cenzura gdzieś tam jednak trochę się w cieniu czai, natomiast to nas w tej chwili nie zajmuje. Co do zasady, jest to taka przestrzeń, gdzie każdy może się wypowiedzieć. I teraz ta tradycja Kościoła, tradycyjne nauczanie Kościoła, nauczane przez 2000 lat w Kościele, zepchnięte gdzieś tam na margines, przedstawione nieustannie w złym świetle. Dlaczegożby teraz to tradycyjne nauczanie nie miałoby być prezentowane właśnie w tej przestrzeni, która jest dostępna dla wszystkich, gdzie każdy może wypowiedzieć swoje myśli, może próbować do innych przemówić. Dlaczego mielibyśmy z tego nie korzystać? Korzystamy. No i teraz, gdy już tam wychodzimy i są tam obecni również ci przedstawiciele tej w cudzysłowie nowej teologii, mówię w cudzysłowie dlatego, że nowa teologia to jest dosyć precyzyjne pojęcie w teologii. Tutaj mówię to w takim bardzo szerokim znaczeniu, czyli tej, powiedzmy tak bardzo upraszczając, posoborowej teologii, tej teologii już rozwodnionej, zmieszanej z różnymi postmodernistycznymi i modernistycznymi tezami. Tu odsyłam do moich innych materiałów, w których o tym bardzo dużo mówię, chociażby Kryzys Kościoła, analiza na przykład. A więc gdy wchodzimy tam i tutaj widzimy właśnie wielu takich kaznodziejów, jak ojciec Szóstek, jak ksiądz Chmielewski, no to oczywiście jakby zupełnie inne punkty widzenia, natomiast zasadniczo chodzi o to, że mamy tutaj już takich kaznodziejów, którzy poglądy prezentują, to dlaczego nie mielibyśmy wejść z nimi w dyskusję? Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ja nie przychodzę i nie mówię, że a ty to tutaj jesteś heretykiem i jesteś taki i taki, zrobiłeś to i to i to i to. Ostrzeżenie Pana Jezusa, czy słowa Pana Jezusa, że jeśli brat zawinił przeciwko Tobie, idź upomnij go, tak? I później idź jeszcze z jednym ze świadkiem, a później donieś Kościołowi i wtedy niech Ci będzie jak poganin i celnik. Jeśli brat zawinił przeciwko Tobie, to jest kwestia upominania w przypadku jakiegoś grzechu, przeciwko czegoś, czego brat się dopuścił przeciwko Tobie. To w ogóle nie ma odniesienia do dyskusji.
mamy do czynienia z nauczycielami, teologami, którzy się wypowiadają również w przestrzeni internetowej. Dlaczego tradycyjne nauczanie Kościoła nie może wejść z nimi w dyskusję? Bo wejście w dyskusję to według niektórych jest już pycha i koniec świata. To po prostu nie można. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, skąd ten tok myślenia się bierze. Znaczy przypuszczam, mam pewne przypuszczenie. Myślę, że bierze się to stąd, że mamy w głowie, w sensie polscy katolicy mają w głowie jeszcze trochę takiego fideizmu, czyli takiej nieracjonalnej wiary i nieracjonalnego posłuszeństwa, i tutaj jakby jak ktoś już zaczyna krytykować jakiegoś księdza, to po prostu z automatu jest skreślony. Natomiast zwracam jeszcze raz na to uwagę, ja nie wychodzę i nie mówię, że ktoś coś tam zrobił, czegoś się dopuścił. Ja wchodzę w dyskusję. Ktoś głosi publicznie jakieś poglądy, więc ja również publicznie odnoszę się do tych poglądów. Mówię, słuchajcie, ten i ten pogląd uważam, że on jest niewłaściwy, bo to i to i to, i bo to i to i to i to i to. I niech ludzie, którzy tego słuchają, niech oni ocenią, kto ma rację. To jest prosta rzecz. Ktoś wypowiada publicznie poglądy, jeszcze w imieniu Kościoła katolickiego, poglądy, które właśnie są katolickie czy nie są katolickie. Poglądy, które być może nie są katolickie. Poglądy, które być może w świetle tradycyjnego nauczania wcale nie są katolickie. Byłyby przynajmniej podejrzane przed soborem. No i teraz ja otrzymałem tradycyjną formację. Zwracam na to uwagę, że ten człowiek w imieniu Kościoła głosi takie poglądy, które tradycyjnie nie byłyby uznane za katolickie i wykazuje dlatego i dlatego, dlatego i dlatego ten pogląd uważam za niekatolicki, albo ten pogląd uważam za niebezpieczny, albo tą sugestię tak uważam za idącą w złą stronę. Jesteśmy na polu wymiany myśli, jesteśmy na polu dyskusji teologicznej, która oczywiście, że odbywa się publicznie, bo te nauki też są głoszone publicznie. To ja nie jestem tutaj inkwizytorem, który wychodzi i oskarża ludzi o herezję. Wychodzę i zachęcam do dyskusji, próbując zaprezentować w ten sposób tradycyjne nauczanie Kościoła, które nie ma innej możliwości wypowiedzenia się jakby dla szerszej publiczności. Jeśli już wchodzimy na tą agorę, na tą przestrzeń wymiany myśli, no to wymieniajmy te myśli właśnie, dyskutujmy, rozmawiajmy. Tak? Nie wychodzę tam z punktu sędziego, który tutaj i tu zrobiłeś coś złego, a ty jesteś grzesznikiem. Wychodzę i wskazuję, tak, skoro wy głosicie to i to, to dlaczego jest tak i tak? Skoro głosicie to i to, to dlaczego Kościół wcześniej mówił to i to? I wyjaśnijcie nam po prostu. Prosta dyskusja, przestrzeń do wymiany myśli, czy też właśnie wychodzenie z bańki, o którym już na tym kanale było sporo mowy. Uważam, że jest to dobre i potrzebne. Jeśli ktoś uważa dalej jeszcze, że jest to pycha, to zachęcam do odsubskrybowania kanału i nie oglądania na nim dalej tych treści, bo będzie ich jeszcze bardzo dużo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.